Co? Kto to zrobił? Ja mówiłam jej tu! Nie za dobrze tobie, Eliasku. Raz, dwa, trzy! Nie musisz. Nie! Cześć wszystkim! Zaczynamy vlogmas numer 2! Słuchajcie, postanowiliśmy, że dzisiaj ubierzemy już choinkę. Mesio już był w piwnicy. Słuchajcie, sweterki też mamy z zeszłego roku. Wyszło tak, okazało się, że każdy póki co się mieści swój sweterek, nawet Maja. Eliasek też ma z zeszłego roku, ale w zeszłym roku ten sweterek na niego był za duży, a w tym roku w sam raz. Eliasku, co to za gimnastyka? Póki co nowych dekoracji za dużo nie mamy. Nie wiem, jak to wyjdzie w tym roku z Eliaskiem i czy ta choinka w ogóle u nas przeżyje. Dokupiłam nowe lampki, bo mi się spodobały. Dziadki do orzechów. Maja sobie kupiła. Maja, co to jest? Hot dog. Maja powiedziała, że na choince musi być hot dog. Zobacz, pusty i ten nie pusty. Pełny. Nie pusty. W zeszłym roku mieliśmy też podobną kolejkę, ale ona nie przeżyła, więc postanowiliśmy, że w tym roku znów kupimy, bo ona była fajna. Maja też to dokupiła. Co to jest? Nie wiem. Skarpety taka. Fajne, świąteczne. Eliasku, zobacz. Święty Mikołaj, Eliasku. Dobra, Aisia, chodź, pomagaj mi. Maja! Pamiętasz, co było w zeszłym roku? Tak. Piszcie w komentarzach, kto pamięta, co było w zeszłym roku. Albo możecie sprawdzić w tym filmie z ubieraniem choinki. No jak tata mylił kolory. Maja, pamiętasz? A, Aisia wtedy nie było nawet. Aisia, nie byłaś, ty pod koniec przyszłaś. Mam, ja jestem, jaki to jest kolor. Aisia. No jak? Wszystkie kolory, każdy kolor. Tak, a zapytaj się u taty. Jaki to jest? Tata, jaki to jest kolor? Już słyszałam, czerwony. Słuchajcie, mamy tutaj raz, dwa, trzy pudełka z dekoracjami. Tego jest naprawdę dużo i po prostu postanowiłam, że w tym roku za dużo nie będziemy nowych dekoracji kupowali, bo to bez sensu. Jak mamy fajne nowe dekoracje, pamiętasz w zeszłym roku i jeszcze w poprzednim dużo fajnych dekoracji kupiliśmy ładnych. Zaraz sprawdzimy. W zeszłym roku nie. Kupiliśmy 2 lata temu choinkę. Zobacz, co wy tam robicie? Nie, Majusia, ja wszystko widzę. A Elias tak się przyjaźni z Mają cały czas. Coś tam narobią razem. Ja też bardzo dobrze pamiętam, jak w zeszłym roku wam mówiłam, że nie jestem pewna, czy ta choinka przeżyje, ponieważ Eliasek był mały i on wtedy chyba zaczął dopiero raczkować. Ale myliłam się. Mi się wydaje, że właśnie w tym roku już choinka nie przeżyje, bo jak byliśmy w sklepie, Elias dotykał wszystkiego i jedna bombka już była rozbita. Przy tym, że my naprawdę go pilnowaliśmy. A ty oskarżyłeś mnie, że ja rozbiłam tę bombkę. Dobra, ja żartowałam, ale ty... I ochrona przyszła do mnie. Powiem wam, że już wiem, że do nowego domu ta choinka na pewno z nami nie pojedzie. Bo już widziałam dużo lepsze i fajniejsze choinki, które nie musimy właśnie tak składać. Tak, jedno, drugie, trzecie i jeszcze później wkładać te gałązki, tylko są inne choinki, że jest na przykład jedna warstwa, druga warstwa, trzecia warstwa, czyli nie ma tak dużo pracy. Wszyscy siedzą, Mesio pracuje. Albo możemy, dobra, możemy zostawić tą choinkę. Żartuję, nie, ona mi się już nie podoba, ogólnie ona bardzo się sypie, więc myślę, że mam nadzieję, że ona jest z nami ostatni rok. U nas tutaj w tle leci Grinch. Świąt nie będzie. Słuchajcie, właśnie piszcie w komentarzach, jak tam wasze nastroje świąteczne. Możecie też nam napisać jakieś fajne tytuły filmów, takich rodzinnych, świątecznych. Będziemy oglądać. Tak? Co wy tam robicie? Ta dwójka rozrabiaków. Widzowie, chcecie? To łapka w górę. Górowa. Dobra. I miłego dnia powiedz. Miłego dnia. Miłego dnia? Tak? Miłego dnia. Tak. Elias lubi tak robić głową. Tak. Tak. Tu są czerwone. Co się dzieje? Tak, tak. Znów problem z kolorami. Póki tutaj ludzie pracują, a inni ludzie jedzą, sprawdzę, co mamy tu. Co przeżyło, co tu mamy. Tata. Święty Mikołaj. Co nas czeka? Co to jest? Dziadek do orzechów, ale już widzę, no to już słabo on to chyba wygląda, albo tu tylko od dołu. Eliasku, zobacz, nie wiem, czy on pamięta. Eliasku, zobacz. Czekaj, muszę. Nie, dobrze wygląda, dobrze jeszcze. Jeszcze dobrze wygląda. Ale trochę poobijany chyba. Tak minimalnie. Te literki też fajne. Nie, właśnie, słuchajcie, dwa lata.
lata temu naprawdę trafiliśmy też w Leroy Merlin. To dobrze? Jeszcze, gdzie my jeszcze fajne... W Makro. Tak, w Makro, bo te literki kupiliśmy w Makro. Dziadek do orzechów też był kupiony w Makro, naprawdę fajnie trafiliśmy. W Leroy Merlin też! Dwa lata temu było coś fajnego, ale w Leroy Merlin w tym roku mi się wydaje no trochę... Tego koloru. Trochę tak ograniczony jest wybór. W Auchan też, bardzo chcę też pojechać do Makro. Pojedziemy później razem z wami i sprawdzimy, co tam fajnego mają. Może coś jeszcze dokupimy. Jeszcze sprawdzę, czy wszystkie bombki przeżyły. Przeżyły. Zobaczymy, sprawdzimy. Będziemy jak coś po prostu uzupełniać na bieżąco. A my szukamy ich i szukamy. Ja pamiętam, bo Maś pchał do tamtego pudełka od choinki, tak na siłę, byle jak. No takie wyszło, że po prostu... Nic... Ja, wszystko ja. Wszystko ty, oczywiście. Ty jak coś złego, to ty. Jak narobisz, to ty. Oczywiście, a później twój syn tak samo powtarza jak ty. Uważaj, pokaż Eliaskowi, pokaż. I strój, strój, Maśio, twój strój. Przybierzesz, sprawdźmy, czy zmieścisz się. Maśio od razu wciągnął brzuch. Tatu myślał, że to jest zielony. Brzuch. Beżowy. Myślę, że on nie zna takiego koloru jak beżowy. Ale postawimy, jak co roku. Ja właśnie lubię wszystko powtarzać. Lubię... W sumie ja za bardzo nie lubię zmian. Lubię jak tutaj, chyba w tym miejscu stał dziadek do orzechów, no to w tym roku... W tym roku on też będzie stał. Tutaj będą stały literki. Dajaj się. Ty żartujesz. Tak, tutaj też chyba Mikołaj stał, tu literki, światełka, tu choinka. Ja lubię jak wszystko jest stabilnie. Wszystko stabilnie, nic się nie zmienia. Dzieci rosną, my się starzejemy. No. Dobrze, dla Iży to jest ostry temat. Mama, to jest tata, a to jest dziecko. Dziecko, aha, super. Stało. Elias, a Elias sobie je, Majusia. Nie, to musimy schować. To miało być na te, na pierniczki. Słuchajcie, póki ja gadałam, no to już choinka jest prawie gotowa. Fajnie. Dobra, teraz sprawdzimy to pudełko. Zobaczcie, co Elias robi. Elias, co ty robisz? Wycierasz czapką Mikołaja. Tak? Co robiłeś? Pokaż. Co ty robiłeś? Co ty robiłeś? Aha, sprzątasz, tak? Bardzo ładnie. Sprzątasz, Zuczaj. Bardzo ładnie sprzątasz, Eliasku. Brawo, brawo. Tam. Co? Tata też ma czapkę. Co my tu mamy? Mogę się sprawdzimy? Właśnie! Nagraj mnie! Co robisz? Nagrać ciebie? Elias, uwaga, już. Wiedziałam, że tak będzie. Eliaska bardzo interesują bombki. Tak, Eliasku? Tak. O, Alicja, zobacz, chciałaś kupić. Mama! Eliasku, nie? Nie wiem, chcesz powiedzieć na drzwi albo rzucił, jakby to nie było plastikowo bombko, no to już, koniec. Eliasku, zobacz! Brum, brum! Zadanie numer 2. Brum, brum! Co? Kto to zrobił? Kto? Kto to zrobił? Już mamy minus jedną ładną bombkę, naprawdę. To były fajne bombki. Kto to zrobił? Aktor, prawdziwy aktor. Nie, nie, nie. Nie. To? Kto zrobił? To tata! Oj, myślisz, że... Tata! Tata zrobił! Też tak uważam. Zobacz. Ty widzisz? Oj, coś mi się wydaje, że to dopiero początek. Raz, dwa, trzy! Uhuu, Jesku! Brawo, super! Mama, nagrywaj! Moja jako pierwsza chcę powiesić swojego hot doga. Tu. Tak? Tak. Jak najwyżej. Ja mówiłam jej tu. Ja na górę. Maja, ciasteczko może być niżej, wiesz? Bo ono jest plastikowe. Nie, zobacz, jest, jak tu jest jedno, no to z tamtej strony drugie, tak? Nie, tu. Para? Tak, para? Nie, to jest
No, no to para. Dziewczynkę i chłopiec, pa, tak? Pa. Już Elia zabrał. Już mamy kolejną minus drugą bombkę. Już możecie liczyć razem z nami. Zobaczcie, jak dziewczyny dekorują choinkę. No nie ja. Co to jest? Wszystko w jednym miejscu. A i za po kolei. Mężczyzna tam sobie odpoczywa z Elioskiem. Z Elioskiem odpoczywa tata. Elias, jak ty wyglądasz? A to co jest? Zobacz. To w porządku, tak? A? W porządku? Nie za dobrze tobie, Eliasku? Nie? Te bombki mi się podobają, przypominają mi dzieciństwo. Zobaczcie, co kupiliśmy w zeszłym roku, to chyba Maja kupiła, tak? Tak. Maja, to ty wybrałaś. I już mamy minus kolejną, minus trzecią bombkę, ona już była rozbita w pudełku, żal, tak mi się podobało. Patrzcie. Mama, zobacz, jaka ładna. Maja tylko się zachwyca, chodzi i zachwyca. To też bardzo ładne. Musimy chyba to musimy właśnie powiesić wyżej. No nie na samą. Słuchajcie, co? Dziewczyny prawie ubrały choinkę. I w sumie działały same. Ja tutaj tylko dołożyłam autobus, swoje ulubione bombki i na tym, no w końcu. Maja znalazła kolejną. Ale to tą samą. Tą samą. Taką samą, tak, ładna była. Czyli... Mama, zobacz! No Mikołaj jaki. Nie, to bałwan. Czyli mamy teraz minus cztery bombki. Eliosek niby taki grzeczniutki siedzi z książeczką. To nasza choinka właśnie. Co nam zostało, Isza? Gwiazda. Gwiazdę? Raz, dwa, trzy! Szybciutko, bo tata... Jeszcze wyżej musisz. 34... Kiedyś było malutko, kiedyś. 34 kilo, co ty myślisz? A Isza szybko teraz. Ale równo, żeby nie było jak w zeszłym roku, bo mieliśmy taką pijaną gwiazdę, proszę. Musi być równiutko. No czekajcie! Ja nie umiem takiego. Tata nie wytrzyma. Raz, dwa, trzy! Próbujemy ostatni raz. Bo tata nie wytrzyma. Już! Znów pijane gwiazdy, naprawdę, zobacz! W zeszłym roku było to samo. Kto pamięta naszą gwiazdę w zeszłoroczną, to piszcie w komentarzach. Właśnie tu jest ten dywan, co kupiliśmy w Leroy Merlin. Tak on póki co wygląda, jak jest czysty. Zobaczymy, jak to będzie. Eliaskowi bardzo się spodoba. Eliaskowi bardzo się spodoba. Co tam? Tata! Nie, Eliasku, nie! Nie musisz! Nie musisz! Nie musisz! Nie! Kto to zrobił? Kto to zrobił? Słuchajcie, Maja już sobie poszła. Elias rozrabia. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba nasza... choinka! Jak wam się podoba nasza choinka. Mi się wydaje, że jest bardzo podobna do tej z zeszłego roku. Piszcie też, właśnie, piszcie proszę w komentarzach, czy co roku kupujecie nowe dekoracje, nowe choinki, bombki, nowe zabawki na choinkę. Czy... I nową choinkę. No tak, niektórzy co roku kupują nową choinkę. Piszcie w komentarzach, jak to u was wygląda. A my dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami w tym vlogmasie. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych vlogmasów. Vlogmasów, tak, vlogmasów. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa wszystkim, pa, pa! Elias idzie rozrabiać.